Chciałbym przede wszystkim pozdrowić najpierw od księdza Mateusza, który jest w Odessie na Ukrainie. Przywiezie nam pamiątkę. Jedną rakietę złapał. Nie żartuję, oczywiście pozdrawia. Przysłał też konferencję, przysłał temat tej konferencji. Mam nadzieję, że postaram się jakoś oddać, no żeby też nie było za długo. Mówcie, jak jest za długo, to kończ, kurczę, wynofasz. Nie, nie jest za długo. No, o, dziękuję ci, no. To mnie pociesza. To postaram się po prostu przerwać i tyle, no koniec. Księdzu też się powinno przerywać, jak za długo kazanie mówi. Temat brzmi tajemnica świętości. Pewnie jest to związane z tym, że niedługo jest zesłanie Ducha Świętego, Wigilia, którą wy też przygotowujecie i my wszyscy, cały Kościół się przygotowuje, by Duch Święty ponownie, po raz powtóry rozmalił nasze serca wszelkimi łaskami, które są nam potrzebne do tego, byśmy byli właśnie święci. Dwa słowa, tajemnica i świętość. Ciężko jest to określić, bo to takie, no jakbyśmy tu zaraz, nie wiem, magię uprawiali. Tajemnica i świętość, i to tak jedno i drugie nic, nijak się nie ma, trzeba to odnieść zawsze do konkretu. Tajemnica to nie jest nic ukrytego, co Pan Bóg przed nami jakoś zakrył czymś i teraz nie będziemy wiedzieć. Z łaciny mysterium, czyli coś, co się powoli odkrywa. Nie jest od tak, od razu, ale trzeba czasu zawsze. I zawsze, tak zawsze mi się zdaje, że jest najłatwiej dostrzec to, kiedy patrzymy wstecz, za siebie. Kiedy rozglądamy się i szukamy znaków Pana Boga w naszym życiu. To wtedy widzimy tą tajemnicę drogi do świętości, tego procesu. No i świętość sama w sobie też ciężko zdefiniować. No bo co, no, święci to są tylko ci, którzy zostali ogłoszeni przez Kościół? No pewnie, że nie. Jest mnóstwo świętych, których po prostu nie znamy, których uważamy za świętych, albo którzy się cały czas teraz wykazują świętością. Czyli zgodą na wolę Bożą w ich życiu. Na życie według tego, jak Pan Bóg zaplanował, a nie jak ja sobie myślę. No jest to trudne, bo to jest wymagające. I ta tajemnica, i ta świętość. I wszystko jest rozpoczęte i zapoczątkowane przez Boga, przez łaskę. Każdy z nas jest powołany, predysponowany, tak to pięknie z teologii brzmi, do świętości. Obojętnie, czy to wierzący, czy niewierzący, każdy ma ten dar już przed sobą. Obiektywnie wszyscy jesteśmy święci. Natomiast subiektywnie podchodząc od nas osobiście, to już różnie bywa. To już różnie bywa i w świecie wiemy, że bywały gorsze, lepsze chwile, gdzie ta świętość albo się objawiała bardziej, albo mniej. Mamy różne trudy w naszej historii, czy to światowej, czy w naszym kraju. I teraz zawsze to trzeba pamiętać i to powiem, że zawsze. To wszystko się bierze z łaski Bożej. Nigdy świętości nie osiągniemy sami z siebie i dobrze o tym wiemy, bo już historia Izraela nam pokazała, że prawo dane przez Mojżesza nie pomogło Izraelowi osiągnąć świętości. Musiał przyjść Jezus i usprawiedliwić wszystkich, dać odkupienie darmo dla wszystkich, które jest konieczne do bycia świętym, konieczne i jest powszechne. Jest powszechne. Także jak już mamy podstawę, że łaską jesteśmy wszyscy zbawieni, od łaski to wszystko zależy i ona zawsze nas wyprzedza we wszystkim, nawet jakbyśmy nie pomyśleli, to już jest łaska wcześniej. To jest trudne do zrozumienia, byśmy teraz mieli tą charytologię i dalej nie mogę zrozumieć, dlatego że moja rodzina i ja sam jestem wychowany w takim nurcie teologii wschodu. Tam jest troszeczkę inaczej. Tam człowiek może coś zapoczątkować sam, w sensie takim, że pracując ciężko fizycznie, umartwiając swoje ciało, myśli, modląc się, to jakoś se to wszystko wypracowuje, tą świętość. Natomiast w Kościele katolickim i uważamy to za odpowiednią naszą naukę i taką, którą rzeczywiście Kościół potwierdza, że Pan Bóg wszystko wyprzedza i wszystko, no jakoś wszystko pobudza, uzdalnia najpierw, żebyśmy mogli pracować razem z Jego łaską. Żeby dojść do świętości. I to dzisiaj mamy w naszym Słowie Bożym, które jest właśnie w Ewangelii według świętego Jana. No jest trudne, mniej trudne, w zależności jak się patrzy. Rzeczywiście trzeba zawsze wykorzystać łaskę Bożą do tego, żeby to rozczytać, bo święty Jan pisze symbolami.
I tych symboli jest tam dużo i zresztą cała Ewangelia jego to jest jak dobra kasza napchana skwarkami. Jest dużo symboli, które jak się rozczyta, to człowiekowi jest w życiu łatwiej o wiele. No i ja się jeszcze uczę i wy też będziecie się uczyć i wszyscy się będziemy uczyć aż do śmierci i się nie nauczymy. I teraz ja sobie wyszczególniłem takie 4 punkty z tej Ewangelii. Czymże jest ta świętość dla nas? Czym powinna być? Świętość jest, to jest teocentryczne, trudne słowo, ale chodzi o trynitarność. To nie tylko Duch Święty, to nie tylko Syn, to nie tylko Bóg. To cała Trójca. Nie ma, że któryś działa i pozostała nie. Osoba. Ktoś tam nie wie. No, pani Kazia z bloku obok jak krzyczy, to wszyscy słyszą w bloku. No i tak samo tam jest. Osobowa, czyli zawsze jest do konkretnej osoby. I od osoby płynie. Bóg to osoba. W trzech osobach. Społeczna, czyli zawsze działa na wszystkich. To nie jest tak, że jak jesteśmy sui generis w świecie, że jesteśmy tylko jednym sami sobie pępkiem świata. Zawsze działamy, oddziałujemy na siebie jak atomy. Uderzamy, odbijamy się i tak dalej. To przechodzi. I eschatologiczna, czyli perspektywiczna na przyszłość. To się rozciąga w czasie. My tego nie osiągniemy już dziś. Nie jutro, chociaż daj Boże, może ktoś umrze, no to i będzie w stanie łaski uświęcający, to czemu nie? Może Eliasz przyjdzie. I teraz ta cecha trynitarna, teocentryczna, że to Pan Bóg. Jesteśmy otwarci na Pana Boga. Pan Bóg już od zarania dziejów, jak tylko stworzył człowieka, otworzył nas na siebie, na całą Trójcę Świętą. I to mamy w naturze. Natomiast przez grzech pierworodny, wiadomo, nasze chcenie przyjęcia tej natury boskiej, przyjęcia tej cząstki bycia świętym, uwielbionym, kimś doskonalszym niż teraz jesteśmy, jest troszeczkę zaciemnione i dlatego przyszedł Jezus, nas odkupił, a Duch Święty nas tym wszystkim odnawia i umacnia. I nigdy tak nie jest, że te trzy osoby działają osobno. Zawsze każda razem i Pan Bóg stwarza, Jezus Chrystus odkupia nas, święca i Duch Święty udoskonala. I to cały czas ten proces trwa jednocześnie w nas wszystkich, w każdym momencie naszego życia. I to zresztą mamy w pierwszych słowach Ewangelii, że Jezus się modli za nas, prosząc Ojca właśnie o ten dar Ducha Świętego, żeby nas uświęcił w tym jednym. To jest ta zasada łączenia nas wszystkich, dzięki czemu nas wszyscy poznają, bo choć każdy z nas jest indywiduum jakimś i czymś wyjątkowym w oczach Pana Boga zawsze, to jednak nawet jak stworzymy jakąś większą całość, to oddamy część tylko chwały Pana Boga, no ale ta jedność oddaje to piękno boskiego wnętrza, piękno boskiego stworzenia na nas i tym się odzwierciedla właśnie Trójca Święta, że tworząc nas jedno przez działanie trzech osób boskich, stworzymy piękne, coś pięknego, miłość, tak? No i dlatego w Dziejach Apostolskich napisane, że jak wspólnie gromadzili się na modlitwę, to ludzie widzieli, pociągało ich to, że tworzyli razem wspólnotę, jedną, nie podział. Ale ta jedność nie polegała na tym, że wszyscy byli tacy sami. Każdy z nas jest inny i będzie inny. To nie stworzymy monolitów ani klonów. Każdy będzie, ale w tym wszystkim objawi się Boża chwała, że stworzymy jedność w różności. Kolejna to jest osobowa. I to jest chyba trudne, bo zawsze trzeba, zawsze no, można, nie trzeba, stworzyć relacje między mną a Bogiem. I to też zawsze wyprzedza nas w tym łaska. Dlatego Jezus modli się do Ojca, tworząc z Nim komunię osób, gdzie jest Duch Święty też w tym wszystkim, gdzie ich doskonała miłość ich jednoczy w myśli, w działaniu i w woli. I również z nami Bóg chce stworzyć relacje. To jest religia chrześcijańska to religia relacji między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem, między mną a całym światem. Ciężko jest żyć bez relacji, ciężko jest być sobkiem samemu gdzieś, bo wtedy nie możemy się kształtować, nie ścieramy się wzajemnie. Tylko relacje, łączenie się osób pomaga nas oszlifować. No i w tym też jest Boża łaska,
i jakiś pomysł Boga na świętość dla każdego z nas. Społeczna, czyli zawsze jesteśmy razem. Człowiek nie dąży do świętości sam i sam tej świętości nie osiąga. Osiągamy ją wspólnie, razem, tak jak tu jesteśmy w tym gronie, większym, mniejszym, w gronie całego świata. I jak już jesteśmy wszyscy zbawieni, tak wspólnie do tego zbawienia, do nieba dążymy właśnie w społeczeństwie, znosząc nawzajem siebie trudy nasze, ścierając się. Czasami bywa gorzej, czasami lepiej. Różnie wiadomo, że małżeństwa troszeczkę inaczej to będą przeżywać, księża inaczej, zakonnicy jeszcze inaczej. Wszyscy będą mówili, że tam, gdzie oni są, to jest najgorzej. A ja uważam, że najgorzej jest tutaj. No, nie żartuję. To można wyciąć, bo mnie wyrzucą. No. I w tym wszystkim, w tym całym społeczeństwie jest jeszcze myśl taka, musi nam przyświecać, że jest to eschatologiczne myślenie o świętości. Ja wiem, że mamy być święci. Pan Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Tylko że to jest proces stawania się powoli, dzień po dniu. I łaska Boża, która nas wyprzedza, zmienia nasze wnętrze. Bóg działa z zewnątrz, wchodząc do naszego wnętrza, działa na duszę, na zasadę naszego poruszania się, życia, odzwierciedlania, odbicia Pana Boga we mnie, mojej woli, Jego woli, Jego mądrości, i zmienia to, byśmy coraz bliżej byli Niego. By nasza wola zawsze kierowała się, albo starała się kierować w Jego stronę, nasza myśl, nasza mądrość kierowała się w Jego stronę, a nie w stronę zła. Pan Bóg zostawia nam wolność, wolność, choć jest Panem tego wszystkiego. I nie osiągniemy jej tu i teraz, tej świętości, tak nagle, bo wiadomo, że człowiek jest, choć jest święty, obiektywnie, już jest zbawiony, to dalej jest grzesznikiem. I tu Luter się w tym nie mylił, mówiąc tak, że człowiek jest święty, ale jest grzesznikiem. I to niestety, póki jesteśmy tu na ziemi, to te dwie rzeczywistości w nas się przeplatają. I święty Paweł o tym dobrze nam mówi, że dano mu oścień. Tak? Chcę dobra, a wychodzi mi zło. Nie chcę zła i tak biorę zło. No to tak jest taki problem w człowieku, że przez grzech pierworodny nastąpiło właśnie to zaćmienie tego chcenia Pana Boga, stawiania na Niego, a nie na siebie, na swoje ja. Więc mamy te cztery te wymiary. Coś, co jest trynitarne, czyli to zawsze podchodzi od całej Trójcy Świętej, od Boga, który mnie stworzył, od Syna, który mnie odkupił, i od Ducha, który mnie uzdalnia. Osobowo, czyli pochodzi od osoby, od Jezusa Chrystusa, od Boga, od Ducha i trafia do osoby, do mnie, zmieniając mnie osobiście, a nie przez kogoś. I społeczna, czyli zawsze w grupie, zawsze razem, nigdy osobno, bo Pan Bóg no nie chce, żebyśmy byli, bo nie ma nawet jak praktykować miłości. Skoro Bóg jest miłością, to jak praktykować miłość, jak się jest samemu? Miłość to coś, co ja daję komuś. I eschatologiczna, czyli perspektywicznie w nadziei na przyszłość. I teraz jak to robić? Jak to robić? No, narzędzi mamy mnóstwo. Szkół jest też mnóstwo. Od Benedykta można powiedzieć, albo jeszcze wcześniej od Pachoniusza, czyli wszyscy ci, którzy tworzyli jakieś zgromadzenia, zakony, i każdy powie z tych generałów teraz, tych wszystkich zakonów, że ich metoda jest najlepsza na świętość. Przyjdziesz, to tak jak Salezjanie mówią, unasz się, zbawisz i zabawisz. No, ja nie wiem, no, czy akurat tu. To każdy musi sobie osobiście odpowiedzieć na to, czy akurat ja chcę tu. Tak? Ale to też jest właśnie w tej modlitwie, w rozmowie z Panem Bogiem, w dialogu. Bo mówię, no, skoro mamy te cztery wymiary, no to też mamy narzędzia w różnych tych wymiarach, będą inne. I w naszym życiu każdy ma inaczej. Każdemu Pan Bóg inaczej daje. Jest takie przysłowie, że po co duża stodoła, skoro mało w nią można włożyć. I to my się nieraz nastawiamy, że przyjmiemy nie wiadomo jaką ilość rzeczy, mnóstwo mądrości, które będą mnie wiodły do świętości albo mają mnie wyjść do świętości, a ja z tego wszystkiego, z tych wszystkich książek duchowych przeczytam może jedną i zapamiętam jedno zdanie.
Ile ja w swoim życiu salezjańskim czytałem tych książek i guzik pamiętam z tego, no naprawdę, że ciężko jest sobie przypomnieć, a potem życie to weryfikuje. I można wybrać sobie jakąś szkołę, a można próbować stworzyć własną. Swoje własne narzędzia, wybrać te, które są dla mnie akurat w tym momencie najlepsze, które Pan Bóg mi łaskawie podpowiada. Właśnie przez Ducha Świętego, który we mnie cały czas pracuje. I nie mówię, że jaka to ma być na przykład, bo narzędziem może być modlitwa. Narzędziem są sakramenty i one obiektywnie muszą być wszystkie, powinny być wszystkie praktykowane, chociaż nie wszystkie możemy przyjąć. Kobiety nie przyjmą sakramentu święceń, a ja nie zostanę zakonnicą. Chociaż to nie sakrament. I cnoty, które Pan Bóg zsyła, charyzmaty, to wszystko jest narzędziem od Boga, które powinniśmy jakoś, powinniśmy się starać o tak lepiej, pielęgnować i rozwijać właśnie w tych czterech wymiarach. Tym teocentrycznym, osobowym, społecznym i eschatologicznym. Najbardziej to chyba wychodzą na tym nasze cnoty, no bo mamy ich mnóstwo w naszym życiu, chociaż nie wszystkie dostrzegamy. Są również charyzmaty, którymi powinniśmy starać się służyć innym. To też nas uzdalnia. Nie będę wchodził w szczegóły, bo wiadomo, że to jest ich mnóstwo. I ile nas jest, tyle jest różnych cnót, ile nas jest, tyle jest różnych charyzmatów, a i tak nie wyczerpujemy bogactwa Pana Boga. I są również uczynki. Uczynki to jest ciekawe, czy możemy sobie zasłużyć na świętość. Generalnie nie, bo jak możemy sobie zasłużyć na świętość? Dostaliśmy to dobrowolnie, za darmo. To Jezus wysłużył nam to, a my to otrzymujemy. Natomiast w odpowiedzi wiary na świętość, czy na tą łaskę, którą Pan Bóg nam daje, spełniamy, bo czujemy się jakoś w obowiązku, czy czujemy się zachęceni przez Boga, żeby wykonywać dobre czyny. On nam stawia. I dzisiaj święty Tomasz nam powie, że no, człowiek może tylko i wyłącznie odmówić Panu Bogu. Tylko i wyłącznie odmówić. Czyli skłonić się ku złemu, nie ku dobru. Bo dobro nas naturalnie pociąga. Ono jest piękne, harmonijne, poukładane i ma w sobie blask jak ta świeca. Dzięki czemu to nas przyciąga. Więc powinniśmy się starać spełniać to w odpowiedzi na Bożą łaskę, na ten dar świętości, który Pan Bóg daje. I ostatnie, to chyba najtrudniejsze, no bo po czym poznać, że ja mam łaskę? No po czym poznać, że ja mam łaskę? Ja też długo się zastanawiałem, ale rzeczywiście no to, co Pan Jezus mówi, no on się nigdy nie myli w Ewangeliach, no że po owocach poznajemy to. I nieraz prosimy w naszych modlitwach, w postach, w umartwieniach, w jałmużnie, prosimy Pana Boga o różne rzeczy, o różne łaski, o różne dary tej świętości, która ma się zrealizować w nas, no a tego nie widzimy. Tak od razu. No bo to zawsze się, tak jak z owocem, jak z ziarnem, tu sobie zapisałem, jak z naczynem, który jest, trafia do mąki, co Pan Jezus mówił, to się dzieje z czasem. I nieraz możemy zobaczyć, że ziarno wpada i od razu kiełkuje, bo są dobre warunki atmosferyczne, szybciutko obumarło i kiełkuje. No. Ale nie zawsze to widzimy od razu perspektywicznie. Trzeba się przygotować z cierpliwością na to. No i generalnie tak mi się zdaje, że świętość to też jest jakaś ofiara. Tak, nie osiąga się świętości bez ofiary. Żadna miłość nie jest bez ofiary. I to Pan Jezus nam pokazał właśnie, nawet mówiąc te słowa. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. Czyli żebyśmy doszli do świętości, w prawdzie o sobie, bo tam staniemy. I to jest ta ofiara, którą my również ponosimy. To jest, Pan Jezus nie jest tylko przykładem dla nas, ale również osobowym spotkaniem, tak jak już wcześniej mówiliśmy, z którym idę ramię w ramię przez swoje życie i tak osiągam swoją świętość. Nieraz jest w bólach, nieraz w cierpieniach, a nieraz ktoś ma łaskę i osiąga tą świętość bez najmniejszego wysiłku. Chociaż to może być tylko pozorne, bo tak mi się zdaje, że jednak to jest, nawet jeśli my widzimy zewnętrznie coś, co się dzieje,
to nie widzimy, co się dzieje we wnętrzu w człowieku i jak on tą świętość osiąga. Życzę wszystkim, miało być krócej, to jest krócej, mam nadzieję, że jest. Życzę wszystkim, żeby Duch Święty, który teraz, który jest cały czas, tylko my celebrujemy to ponowne przyjście po raz kolejny w naszym życiu, otworzenie naszych oczu, żeby Duch Święty uzdalniał każdego z nas, jak tu jesteśmy, i osobno, i społecznie, żebyśmy doszli, dochodzili do świętości, nie tylko łatwymi drogami, ale też trudnymi. Bo to akurat, jak przeczytacie listy świętego Piotra, to on akurat utożsamia świętość czy łaskę z cierpieniem. Także bardzo ładnie to u niego widać. I na koniec, to pamiętam, jak byłem na rekolekcjach oazowych, to był pierwszy stopień i taki ksiądz Lewandowski Kazimierz, uważam go za osobę świętą, bo jak się przy nim stało, to człowieka ściarki przechodziły, nie dlatego, że się bał, tylko że ja tak uważam, że patrząc na niego, obserwując go, że on już za życia był święty albo starał się być bardzo święty, dlatego że jak się stało przy nim, to jego wzrok przenikał cię do szpiku kości. Ja normalnie aż drżałem. I pamiętam, że jak opowiadał konferencję o świętości, no oczywiście lepiej to pewnie robił niż ja, chociaż ja pamiętam inaczej, ale mówi, że pamiętam, myślicie, że świętym to tak łatwo być, byście wszyscy chcieli być. Ja mówię, no generalnie tak sobie w głowie odpowiadam, że chciałbym być świętym, chociaż nie zdawałem sobie sprawy z tego, że oczywiście to jest, nie jest takie łatwe. Mówi, świętym to się tak łatwo nie zostaje. Najpierw trzeba żyć pobożnie, w zgodzie z Panem Bogiem, nic nie robić, a na koniec umrzeć, żeby cię porąbali i rozwieźli po całym świecie. Także nawet po śmierci święty nie ma łatwo. Nawet po śmierci święty nie ma łatwo. Życzę wszystkim świętości. I oby nie była łatwa. No, oby nie była łatwa, bo jak coś jest łatwe, to może się okazać, że nie prowadzi do Pana Boga. Dziękuję. Słucham jeszcze pytanie. Definicję świętości, ale tą, co teraz powiedziałem? Generalnie tak. Definicja świętości to jest zgoda, moja zgoda, osobista zgoda, jakoś podparta łaską Bożą, bo to nie ma tak, że ja tylko sam działam. Zawsze Pan Bóg działa we mnie, na Jego wolę w moim życiu. To jest moja świętość. Bez tego chyba nie ma, bez tego chyba nie osiągnie się świętości. Bo co jest? A, spełnienie woli Bożej. Generalnie to jest to, co jest w życiu zgodne z, nie wiem, z naturą, z nim samym. No wiadomo, mamy przykazania. Pierwsze przykazanie to jest przykazanie miłości. Skoro widzę, że jest przykład, jest bezdomny na ulicy, no to przynagla mnie łaska Boża, by mu pomóc. I to nie chodzi o łatwość tej pomocy. Dam stówę i mówię, otrzep się dziadku. Tylko spróbować podejść w taki sposób, by nie wiem, zaprowadzić go do odpowiednich instytucji, czy na przykład, nie wiem, jest tyle zakonów żebraczych, czy zakonów, które pomagają. To jest to trud. Ale w tym się realizuje świętość. Że ja widząc, że Pan Bóg stawia jakieś wyzwanie przede mną, to uważam to po pierwsze za Jego wolę, że stawia to w moim życiu. Po drugie, On mnie do tego uzdalnia i pobudza. A po trzecie, zgadzam się na wykonanie tego w moim życiu. I zakładam, że nie będzie to łatwe. No nie wiem, no ja w swoim życiu to uważam, przynajmniej zawsze chciałem mieć, nie wiem, brata, tak dajmy na to, mówię prawdę już teraz, chciałem mieć brata, który będzie mi odpowiadał tak, że będę mógł się z nim bawić normalnie, jeździć na rowerze. Natomiast łaską Boga było i chceniem, żebym miał brata niepełnosprawnego, któremu w życiu powinienem pomagać. Starać się przynajmniej pomagać, bo Bóg mnie do tego uzdalniał. Byłem o wiele mądrzejszy, sprytniejszy, potrafiłem pracować lepiej niż on i przede wszystkim mówić, bo on nie potrafił mówić do 10 roku życia. Generalnie żadnej z tych łask, które otrzymałem, nie wykorzystałem, by mu pomóc. Czyli generalnie można by powiedzieć, że przepaściłem
drogę do świętości. No ale to nic bardziej mylnego, bo Pan Bóg jakby toczy koło nad nami. Jak nie tu i nie drzwiami, no to będzie oknem próbował. Minęło 10 lat i to samo, co było kiedyś, musiało wrócić. Ja dalej muszę teraz, jestem w domu albo dzwonię, to pytam się, co Sebastian zrobił tamto, siamto. Muszę mu jakoś pomagać, wykorzystywać te łaski, które otrzymałem, które sam wykorzystuję i pomagać jemu. I to jest zgoda, moja zgoda na to, co Pan Bóg mi stawia. To jest droga do świętości każdego z nas. Raczej osobno, bo nie wszyscy będą mieli taką, nie wszyscy będą mieli łaskę brata niepełnosprawnego czy kogokolwiek. Czy jeszcze jakieś pytanie? Kto ma rację, wschód czy zachód? Z tą łaską. Ojej. Ja uważam, że to powiem. Ja uważam, że to powinna być synteza. Dlatego, że... dwa płuca Kościoła. Dlatego, że tam stawia się bardziej na taką Bożą pedagogikę. Pan Bóg wychowuje. Grzech pierworodny to nie jest coś strasznego w życiu człowieka. To nie jest nagle diametralne przerwanie i ucięcie relacji z Panem Bogiem. No jest to ciekawe podejście. Ciekawe podejście ze względu na to, że ten grzech to jest po prostu taki upadek, gdzie Pan Bóg mnie podnosi i teraz dalej prowadzi. I jak byłem dzieckiem w raju i tam upadłem, no to wiadomo, że muszę się rozwijać, aby dojść do tej świętości. I Pan Bóg podsyła mi różne rzeczy, które albo wykorzystuje, albo nie. Jak w szkole, jak dobry pedagog. Widzi, że ta metoda nie działa, to zmienia i pokazuje coś innego. No u nas to stawiamy właśnie na to, że tutaj generalnie wszystko jest z woli Bożej i wszystko się dzieje z łaski Pana Boga. Tylko żeby nie popaść w skrajność, że grzech też jest z łaski Pana Boga. Pan Bóg w grzechu naszym upadku udziela nam łaski, podnosi nas do czegoś większego, ale nigdy nie sprawia, że my grzeszymy. Żeby się czasami nie zagolopować, bo może być jak z Lutrem albo Augustynem, którzy po prostu w swojej takiej skrajności myślenia, czy są zbawieni, czy są już święci, popadli właśnie w to, że człowiek do niczego się nie daje. Pan Bóg stworzył nas pięknymi i dobrymi. Także nie powiedziałbym, nie powiedziałbym, że któraś z opcji jest lepsza bądź gorsza. Trzeba brać, syntezować, zbierać, bo Kościół to właśnie różnorodność. Jak mamy stworzyć jedno, to musimy stworzyć to jedno w różnorodności. Tak, czy można zmarnować własne świętość? Czy można zmarnować? Generalnie tak. Tylko, że to się okaże, nie wyrokowałbym. Kto będzie święty, a kto nie. Kto będzie już dziś? No. Słucham? Nie odpowiedzieć na łaskę. Można. Można nie odpowiedzieć na łaskę i jak najbardziej. Wybrać coś przeciwnego niż dobro, które powinno mnie pociągać z natury. Ja wiem, że diabeł działa tak, że to jest taki kameleon. Papuga czy coś, co stara się pokazać, że Pan Bóg to zrobił. I to na pozór wydaje się być piękne i pokazuje nam, że weź to, zobacz, jak się ładnie błyszczy. A okazuje się, że to wcale nie jest takie pięknie błyszczące, to tylko taka otoczka, jakbyśmy coś w sreberko owinęli. Kamień, gdzie Pan Bóg mu pokazuje nam kamień, pokazuje nam złoto oblepione błotem, a on daje nam kamień w srebrze. No to wiadomo, że człowiek pierwszy to, co się rzuci na srebrno, no nie weźmie kawał grudy ziemi. No i tak czasami bywa z nami, że przez to, że źle patrzymy i pochopnie postępujemy, to nie wybieramy tego, co powinniśmy. Ale to nie jest tak, że możemy całkowicie odrzucić diametralnie łaskę, bo to nie wyrokowałbym o tym, czy ktoś jest święty, czy nie. Zawsze się okazuje właśnie w tej eschatologii, w tym, co będzie. Ja wiem, że mamy się stawać teraz, cały czas, świętymi, natomiast to wszystko się zawsze okaże w niebie, chociaż mamy uzasadnioną nadzieję i nie jesteśmy pesymistami. Chrześcijanie to nie pesymiści, mamy uzasadnioną nadzieję,
bo mamy szereg świętych, a przede wszystkim Matkę Bożą, o której za miesiąc ksiądz Koziołek, mam nadzieję, wygłosi konferencję, jak wróci cało z Ukrainy. Jak? Świętymi. Bardzo wcześnie. Pierwsze pytanie to jest dość, może nieproste. Natomiast generalnie skąd się wzięło ogłaszanie świętych? To jest, wzięło się z tych, że pierwszych męczenników uważano za świętych. W ogóle pierwszych chrześcijan, którzy żyli tak, jak Pan Jezus przykazał, nazywano świętymi. To jest lista świętego Pawła. I ze względu na prześladowania najpierw od Żydów, gdzie chrześcijanie ginęli męczeńsko poprzez cesarzy rzymskich, aż później, do późniejszych wieków, każdy męczennik był uważany za świętego. Za kogoś, kto swoim życiem w 100% potwierdził, że kocha Pana Boga. W 100%. Nikt swojego życia nie oddaje za nieprzyjaciół, tylko za przyjaciela. Za przyjaciela, którym jest Pan Bóg. I oni byli zawsze uważani za świętych. Później, jak już powstały pierwsi ludzie, którzy wyruszyli na pustynię, tak zwani eremici albo cenobioci, jak na przykład święty Antoni Pustelnik czy Pachoniusz, gdzie to powstawało już tak bardziej nawet później tworzyli jakieś wioski, no to ci ludzie praktykowali cnoty. Cnoty czystości, wiary, męstwa, ubóstwa, jakiegoś wyrzeczenia i przez łaskę Bożą dochodzili do świętości, ze względu na to, że ci ludzie, którzy się z nimi spotykali, mówili, ci są święci. Ten człowiek osiągnął świętość. Stał się podobny do Pana Boga. Nie jak Pan Bóg, tylko podobny do Pana Boga. Przyjął tą cechę, którą człowiek w raju powinien nie utracić, że wybiera 100% wolę Pana Boga. A później rzeczywiście, jak już w Rzymie orzekano, to najpierw pytano się ludzi, czy uważają tego kogoś za świętego. I do dzisiaj jest też zbierana opinia od ludzi, czy taką osobę uważano za świętą, czy jakie cnoty praktykowała, jak żyła. A potem jest taki advocatus diaboli, który wszystko to weryfikuje. Ktoś, kto szuka dziury w całym. To tak ta historia ogłaszania świętych tak się jakoś kształtowała. No, dzisiaj mamy już komisje, które się tym zajmują, papież ogłasza, udziela łaski, że ta osoba, tą osobę bez problemu teraz dziś można uznawać za świętego. To też się nie dzieje bez przyczyny, bo Pan Bóg przez tą osobę udziela jakiegoś cudu. To Pan Bóg działa ten cud, natomiast my modlimy się przez stawiennictwo tej osoby, czy prosząc za jej przykładem życia, nie za nią. Bo jedynym pośrednikiem między mną a Ojcem, który jest w niebie, jest Jezus Chrystus. I generalnie to nie modlimy się ani do Matki Bożej, ani do niej, ani do jakiegoś konkretnego świętego, tylko przez nią, i to też różnie może być interpretowane. Najlepiej robić to jak Maryja, jak ten święty. To jest piękne, że nie robię przez niego, bo tak jakbym miał kolejnych pośredników, to nasze takie ukształtowanie europejskie, że mam poziomy, tylko robię jak on. Staram się robić jak on. Jest moim wzorem. No jakimś ludzkim, ale jest wzorem. Chociaż Pan Bóg jest moim wzorem, no ale mogę się uważać, że nie doścignę Jezusa, no to robię tak jak on. Staram się robić tak jak on.